Cześć ludziska, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kargul, z kanału Kargul 58, nie, 85, kurde, ale żem się pieprznął, kopyrtnął na pierwszych sekundach filmiku. Dobra, ale chrzanić to, zobaczcie jak tu jest pięknie, bo tak się właśnie rozkojarzyłem tym widokiem i zapomniałem co mam wam do powiedzenia. Słuchajcie, Space Engineers, jesteśmy na Księżycu, tam gdzieś jest nasza planeta zielona, na którą będę chciał kiedyś polecieć. Słuchajcie, co będziemy dzisiaj robić? No dzisiaj jest kilka rzeczy do zrobienia. Co to za hałas? Aha, one sobie pracują. Zapomniałem, że jesteśmy w kosmosie, więc te dźwięki wyglądają inaczej niż zwykle. Tak patrzę, jak to wygląda. W pełni opróżniona za 9 godzin będzie ta bateryjka. Wkładu nie za dużo. Czy to coś produkuje mi? Bo pytanie jest, co mi zżera teraz. Tu 1 kW mi to zżera, dobra. Piec łukowy. Wymagany wkład. Tak się zastanawiam, czy to w ogóle coś tu się... Aha, robi, dlatego, zobaczcie, piec łukowy nam przerabia kobalt, dlatego za 9 normalnie godzin mi zeżrą to, co mam z baterii. Mogłem spróbować zbudować baterię, albo tą przełożyć. O! I to by było to, tylko pytanko, czy żebym się tutaj nie zrobił w trąbkę trochę. Dobra, na razie zostawimy to. Co tu jest ogólnie potrzebne? Bo stawiamy sobie, zobaczcie, stawiamy sobie wielką rafinerię. Rafineria, spoko. Rafineria potrzebuje bardzo dużo stalowych płytek, a żeby to zrobić, to musimy przerobić chyba naszego ziutka. Tak, przerobimy naszego ziutka na takiego, co by nam tutaj zbierał lepiej zbierał lepiej, wiecie co, urobek i w ogóle zrobimy kombajn z niego. Zastanawiam się tylko, jakie on ma tutaj pojemniki. Generator, survival kit, to jest właśnie ten survival kit, tak? Czekajcie, to na razie wywalimy. Chcę się dostać tu. To jest ten przetrwania. Aha, dobra. Ja bym tu doczepił jeszcze. Dzisiaj pokombinujemy trochę z tym sprzętem. Ja bym tu doczepił jakiś kontener wielki. Średni kontener. Jak to wygląda? Ja muszę to podejrzeć. No całkiem spore to. Ten wielki kontener to taki, kurde, naprawdę konkretny kontenerek. O! Można... No, można to nawet zamontować, ale ja nie chciałem, tak, chciałem najpierw sobie popatrzeć. A, bo pytanie jest właśnie... A, tu jest, no właśnie, bo nie chciał mi się obracać w ogóle. Byśmy średni kontener zamontowali w tym miejscu, wewnętrznych płytek potrzebuję i w ogóle jakichś tam innych cudów. Assembler, czy w assemblerze już mogę takie rzeczy robić? Dobra, mam nadzieję, że mam wszystko, mały kontener. A potrzebuję duży kontener, to nie. Gdzieś tu jeszcze powinien być średni kontener. Patrzę i nie widzę. Mały kontener. Rura transportowa, zbieracz. No gdzie on, kurde, jest? No zobaczcie, tam na górze jakoś go tak nie za bardzo. Duży kontener. No duży kontener to będzie potrzebował... pełno rzeczy. Dobra, zrobimy na razie mały kontener i zobaczymy, co nam tam jeszcze zbraknie. O Jezu, sztabki żelaza, coś tam. Widzę, że... Ja to nie mam połączone w ogóle? Nie mam pewnie, no pewnie. Pewnie, że nie mam. Muszę to ze sobą połączyć. Jeszcze energy low. Dobra. Muszę połączyć to rurami transportowymi, przez to będę mógł... Tak jakby nie będę musiał czekać, aż mi się tam to wszystko... nie będę ręcznie musiał przerzucać tego. O, może o to mi chodziło chyba. O to mi chodziło, dobra. Bo tu na przykład coś nam się przerabia i mamy żwir i kobalt i... Prosta stacja montażowa. Gdzie jest to jest prosta stacja montażowa chyba, tak? Tak. I to wszystko powinno być ze sobą połączone. Czyli assembler... To i to powinno być ze sobą połączone i ja to w tym momencie zrobię, bo nie mamy na co czekać. Dobra. Zrobimy sobie to na
na jakimś transporterze. Najpierw walniemy sobie tu transporter. Transporter ma coś takiego, że z każdej strony wygląda tak samo. Taki blok. Wewnętrzną płytkę potrzebuję. Dobra, już. Już robię sobie wewnętrzną płyteczkę. Wewnętrzna płytka. Zrób z 10. Ogólnie to chyba nie mamy za dużo żelaza, ale dobra. Tu się walnie coś takiego. Elementy konstrukcji 20. Elementy konstrukcji 20. My nie mamy żadnych w ogóle. No słabo to wygląda. Już nam zbraknie. Cholera jasna, no tak to jest. Niestety. Niestety tak to jest, że dopóki nie zrobię tego kombajna, to będzie ciężko. A i to jest takie, wiecie co? Powiem wam, że to jest takie zamknięte kółko, bo żeby zrobić kombajn, to potrzebuję tych elementów, a żeby zrobić inne rzeczy, to potrzebuję innych i to jest takie kurde... Chyba, że na razie byśmy skorzystali... A może tak zrobię, może najpierw to. Dobra, najpierw tworzymy tu i tyle, chrzanić to. Później wykombinujemy jak to... Tu potrzebny nam jest wiertło. Wiertło, dobra. To najpierw walniemy, powiem wam, że najpierw chrzanić to, najpierw walniemy sobie wiertło. Wiertło oczywiście nie mogę, bo czegoś mi brakuje. Dlaczego nie mogę sobie tu wiertła walnąć? A w ogóle gdzieś mogę? A mogę. Tylko że coś tu nie za bardzo mu się podoba. Bo nie tą stroną. Okej. Cykamy sobie wiertełko. O. Pytanie jest takie, czy to wiertełko... Stalowa płytka 20. No i widzicie, i tak będę musiał wrzucić to tu. Dobra. Bo potrzebuję stalowych płytek. No i tak to niestety się kurczę kończy. Czekaj, to z tego ustrojstwa, prawda? To dlaczego nie mogę tego zabrać? A mogę. Zabieraj. Zabierzemy sobie co tu jest. I wrzucimy to do... A, to do stacji montażowej. To jest stacja montażowa, prawda? Mam stację montażową. No właśnie, bo się tak... Powiem szczerze, że czasami się tak trochę... zaczyna mało tu ogarniać. Jest nieźle. Nieźle jest. Idę jeszcze pozbierać. Zaraz wybudujemy sobie wiertło. Już wiertłem będziemy zbierać większej ilości surowca. Powiem szczerze, że mam już dość. Jedyny problem jest taki, że nie mam na razie łącznika, żeby to... żeby to, wiecie, brać i ten... i przerzucać od razu tu. I z samochodu też nie mam. Nie mam tych łączników, żeby sobie... przepierdykać to na tą stronę. No ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Dużo jeszcze brakuje? Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. W tym odcinku damy sobie radę. Czuję, że stanę na wysokości zadania i połączę to wszystko w jakąś sensowną całość, żeby to działało. Miałem inny ambitny plan. Bo miałem plan, żeby zbudować sobie jakąś taką, wiecie, już bazę, żeby było pomieszczenie, w środku był tlen, żeby można było machę zdjąć i takie coś, ale nie wiem, czy się kurde uda, bo tu jest tyle rzeczy do roboty. Człowiek nie wie, od czego zacząć tak naprawdę. Bo no przydałoby się kombajn zrobić, no przydałoby się to połączyć, no przydałoby się tamto zrobić, kurna. Masakra. Dobra. Tu się kobalcik robi. Nie wiem, czy potrzebujemy aż tyle tego kobaltu, ale... Dobra, jest. Jest, mamy wystarczająco, bardzo ładnie. Bardzo ładnie powinno starczyć nam. Zbieramy wszystko, idziemy robić wiertło. Wiertło jest fajną rzeczą, ci co grają. Co brakuje? To na co ja to tam zrobiłem? Może na mał? No nie wiem. Co jest kurde, stalowa płytka? Coś nie pykło. Stalowa płytka. A co ja zaznaczyłem, że mi zrobiło kurde? No stalowe płytki, no to zrób stalowych płytek. Nie wiem, coś nie wyszło. Coś mi tutaj nie pykło. A w tym się tu zrobiło? Nie, w tym jest to. W tym się zrobiło, no właśnie. Stalowe płytki, dobra.
Nie wiem. Nie wiem, co się stało. Spawaj to, koleś. Stalowy płytek, a ja nie mam. No tak. No tak. Nie wiem, coś odwaliłem. Wydawało mi się, że mi starczy, ale na... Ale co się tam odpiórkowało, to ja powiem wam, że nie wiem. Dobra, na razie sobie pokujemy tu. Powiększamy to pomieszczenie coraz bardziej. Się obawiam, że w którymś momencie okaże się, że przedziurawimy i będzie problem. Okej. Dobra, to ładnie się przerobiło. Tego to tu wrzucimy. Żwirek, nikiel, kobalt. Bardzo ładnie. Później oczywiście będziemy chyba za mało z jeszcze tych płytek. Nie, dobrze. 12 stalowych płytek i 4 duże rury. 4 duże rury jesteśmy w stanie wyprodukować. Raz, dwa, trzy, cztery. A, i 12 tych. To ile łącznie? 124. Kurde, duże te. Ale rura. Normalnie. Duże te rury. Ja tu noszę ten sprzęt, który przy sobie i dlatego tak mało mogę przerobić. No niech to, zapomniałem o tym. jeszcze potrzebuję. Jeszcze, wydaje mi się, że to będzie za mało i to sporo za mało. Dobra, tu sobie potłuczemy trochę. O. Tu sobie pykniemy. O, pięknie. I tu jeszcze ten róg można by było trochę skuć, żeby tak bardziej kąt prosty przypominał. Dobra. Zbieramy. Dobra, mamy chyba full. A tu sobie może zrobię jakiś taki zakamarek. Nie wiem. Nie wiem, czy to wykorzystam, czy nie. Okej, mamy trochę różnych surowców. O. I niech się produkuje. A, sprodukuje się nawet. Bardzo dobrze. 12. No serio? Na jedną zbrakło? Niech to szlak. To się dopiero lipa nazywa, no. Zbrakło na jedną płytkę, a chciałem, żeby to już było, wiecie, takie na cacy zrobione. No, pędź. Teraz mi się energia skończy. Będą mi drzeć się, że jest energy low. Tak zwane. Dobra, masz. Masz, nażryj się. On zawsze wiecznie niespożyty tutaj. Dobra, mamy to. Pytanie jest takie, czy stąd można się dostać do innych elementów? Chyba jest lipa, bo by można było skorzystać z ich pojemności. Nawet do kokpitu się nie można dostać. No nie, można się dostać. Okej. To dlaczego w kokpicie nie można... Aha, że w kokpicie nie można takich rzeczy trzymać. No może. Wiertło, bo wiertło ma nie za dużo. Jeszcze jest coś takiego jak survival kit. O, on ma tu 400. To ja to od razu przerzucę. Więcej nie mogę. Yes. Naładujemy się troszeczkę. Dobra. Zaraz zrobimy porządeczek tu. Jeszcze tylko to przerzucę. A to montażówka jest. No właśnie. Przerzucaj to tu. To od razu tu. Jeszcze chyba było, nie? Co, lód mamy? Żwiru. Żwiru sporo. I ten survival, który jest tu, on nie jest połączony ze sobą w ogóle. Zaraz spróbujemy tutaj coś pokombinować. Dobra. Mamy fajną tą piłę. Zaraz się tam dostaniemy. Zobaczymy, o co tu chodzi. Dobra. O. On nie ma żadnego gniazda wejściowego? No nie ma. He. Dziwny jest ten survival. Ale w sumie niepotrzebny nam jest survival kit, więc... Kit z survival kitem. Wow! Wow, ale żeśmy narobili. Dobra, ja to może sobie wrzucę tu, jeżeli da radę. O, da radę. Nie, nie da rady. Nie da rady? Widzicie, nie można tego tu. W parachut też nie można. W kokpicie można trzymać? O, w kokpicie można trzymać. Ale
Ale wyświetlacza w kokpicie nie można trzymać. Dobra, powiem wam, że jest to dziwne. Co najmniej w rafinerii. Nie, w tym, w stacji montażowej na pewno będzie można trzymać takie rzeczy. Bo dlaczego w stacji montażowej nie mógłbym trzymać podzespołów? O! I to jest właśnie to. Na razie sobie tu zostawimy. Bo chcę się dostać, zobaczyć, o co tu chodzi. Wow! Wow, nie tego się spodziewałem. Ale tu jest bebechów. Ale tu bebechów jest rzucone. Dobra. Dobra, myślę, że trzeba to delikatnie przerobić. To znaczy, można by było transportowe bloki. Transporter, zakrzywiona rura, sortownik, średni kontener. Właśnie, ten średni kontener byłby fajny. On by się tutaj... Aha. Że on zniknie mi, ten statek. No wiem, że zniknie. To jest tylko kwestia czasu, jak mi go tu zabiorą. A ja potrzebuję, żeby tym był na górę. Dobra. Myślę, że wewnętrzną płytkę. Na razie mi go spokojnie, na razie mi go jeszcze nie zabiorą. To nie jest tak. Jak się tutaj za bardzo oddalę od niego, to mi zapierdzielą. Ale na razie powinno być spoko. Dobra. To mamy tu. Nie. O, tak chciałem to zamontować. Chciałem sobie to zamontować tak. Znów energy low. Idź, naładuj szybko, koleś. Troszeczkę go przerobimy. Damy z tyłu dwa pojemniki, takie kontenery, gdzie będziemy mogli trzymać urobek. Bo na razie co, on 15 ton waży. Tam nie za dużo w sumie mamy możliwość. Nie za dużo mamy możliwość tutaj, wiecie, trzymania materiałów. O, mamy pierwszy. Damy jeszcze jeden. Połączymy to z tym. Nie wiem, czy nie trzeba będzie kół przestawić, bo niestety środek ciężkości się trochę schrzani. Może tu jest ten średni kontener, bo powiem, transporter, mały, duży, średni kontener. Może to jednak stąd trzeba, z tych małych bloków, nie wiem. Nie wiem, może chyba tak, chyba samochód jest jako mały blok. No może faktycznie, ja tam się porywałem na jakiś za duży. Co mi zbrakło? No oczywiście, no czego mogło zbraknąć? No żelaza, no. Niech to dunder świśnie, jak to mówią. Słuchajcie, dzisiaj nagrywam ten odcinek tylko z herbatką w ręku. Zastanawiam się, jak to wpłynie na film. Bo zwykle jest tak, że sobie robię kawę. Nie no, nie ma to jakoś takiego większego wpływu na to, jak nagrywam, ale tak się śmieję, że dzisiaj nietypowo z kawusią. Z herbatą tam z kawusią. Co ja pierdyczę tutaj. Ale pewnie kawusię to sobie strzelę później. Jak to tak? Dzień bez kawy to dzień stracony. Dobra, zbieramy wszystko, co nam tutaj dali. Tu się nam strasznie przesunie środek ciężkości, bo jak zamontowaliśmy to i naładujemy, to nam tutaj on będzie próbował w pion wpaść. O, tu mamy to, będzie można to podłączyć do siebie i się z tamtym połączyć. Dobra, jeszcze łącznik. Ja powiem szczerze, dobra, albo na razie olać łącznik, tylko na razie połączyć to ze sobą, żebym miał możliwość przerzucania rzeczy z wiertła do tych kontenerów dwóch. A żeby to zrobić, to będę musiał tu jakoś to obejść. Dobra, zrobimy, spokojnie. Myślę, że damy radę. Tylko będziemy potrzebowali dużo rurek transportowych. Jakaś zakrzywiona, o taką. Z jedną co najmniej, drugą, trzecią. I tych z 10. I co? I zbrakło żelaza.
Ale damy radę. Damy radę. Zostawię te graty najpierw w tym, w montażówce. O, widzicie? Dobry pomysł. Najpierw wrzucimy to tu. Niech się przerobi. Okej. Zostawimy graty w montażówce. Dzięki temu będę miał więcej miejsca na to, żeby zabrać urobek. Na razie wiertło niby działa. Teoretycznie wiertło powinno działać, ale chcę, żeby to już na cacy było, tak wiecie, zrobione, nie? Z jajem, jak to mówią. Znów się zaciął. Znów wydobywam, chociaż nie wydobywam. No taki mały psikusik. Okej. Mamy to. To koniec. No, teraz powinienem więcej zebrać tego. Bo tam ostatnio 800 kilo tylko zebraliśmy, teraz 2,5 tony. To jest pakeros dopiero na tym, jak on to robi, to powiem wam, że nie wiem, ale konkretny jest. Czy teraz mi starczy? Nie starczy mi jeszcze. Jeszcze muszę trochę pokuć. No to tu się spróbujemy wkuć delikatnie. Sobie to ładnie tutaj przyciechamy. O. Dobra, jest chyba spoko. Zbieram to wszystko. Dużo. Dużo żeśmy wykuli. No, jak zrobimy, to już będziemy mogli tak na masową skalę wydobywać. Aby tylko nam zasilania nie zbrakło w pojeździe. Bo jak zbraknie nam zasilania w pojeździe, to nic nie poradzę. Okej, dobra. Czy teraz mi już starczy? Dostępne. No normalnie grosze mi zabrakło, no. Dobra, już zgarniam. Już. Dobra, teraz. Tu było? Nie było. Tu był. Ha. Teraz już będzie. Czuję, że będzie. Tylko zastanawiam się, jak tam bateria nasza. Jak tam bateryjko nasza, powiedz mi, za 3 godziny się opróżnisz. Łup. Ja myślę, że trzeba wyłączyć produkcję. Piec łukowy. Na razie wyłączymy to, bateria będzie za 18 dni, bo problem jest taki, żeśmy ją trochę wyeksploatowali, a ona nam jest potrzebna. To nie potrzebuję tu. Czy już jest wszystko? Wszystko mamy teoretycznie. Dobra, to zgadniamy. Nie, wszystko udało się, ale trudno. Dobra, to mamy. To teraz pobawimy się troszeczkę tymi rurkami transportowymi. Tu jest na przykład jedna rureczka i tu jest druga. To są wszystkie związane z tymi małymi pierdółkami. O! Pyk do góry. Zrobimy sobie. No moglibyśmy tędy w sumie chyba pojechać, nie? Nie będzie problemu jakiegoś większego. Dobra. To na razie mało, można powiedzieć, że mało ładnie to będzie wyglądać, ale wygląd nie jest najważniejszy w tym momencie, bo potrzebuję, żeby to działało. Wow. Ósemka. Potrzebuję, żeby to mi działało. O. Od razu to szlifujemy i spawamy. Mamy jedno, drugie, trzecie. Płynie się to przerobi oczywiście, bo to tak nie powinno wyglądać. Może później wpadnę na jakiś inny, bardziej genialny pomysł do połączenia tego ze sobą. No bo co mógłbym zrobić? Tu mógłbym... Nie chcę za bardzo go tutaj, wiecie, rozbebeszać, no bo... To nie jest... Nie jest najlepsze rozwiązanie. Stawimy teraz 7, tak? Dobra. Nie tak ma być. Tak mam być. Okej, mamy... A, tu! Skręt powinien być od razu, a nie tam. To od razu spawamy. Okej. 8. Fajne jest tym łączeniem tych bloków. Tak mi się... Kurna, no nie te narzędzie. Spawanie. To łączenie bloków jest zarąbiste, jeżeli chodzi o ten, o Space Engineersa, że trzeba sobie wszystko tutaj wykombinować.
co to w ogóle jest i czy ja to... Wykrywacz złóż. No to się zaraz złożysz, wykrywaczu złóż, bo nie... Przestawimy cię gdzie indziej, sorry wielkie. Ale potrzebuję tu mieć dostęp. Sorki. Okej, dobra, ja może nawet sobie przyciupnę, żeby nie zużywać paliwka. Tu mamy to. Tu mamy to, tu mamy to, od razu to spawamy. Zaraz panel słoneczny się przestawi, spokojnie. Nie ma jakichś większych problemów z tym związanych. Spawaj. Chyba jednak podlecę trochę. Dobra. Okej, okay. Nie mamy panela słonecznego, no trudno, na razie przynajmniej, ale już łączymy sobie te dwa ze sobą. Cyk. I na zielono się zaświecą. Jest, mamy połączenie i bardzo dobrze. Teraz sobie ten panelik nieszczęsny przestawimy. Zasilania, gdzieś bloki tu były? Jest. Energy low. Spoko, już stawiam, już. Ja coś nie mogę tu, może najpierw się... Delikatnie na razie się podładuje. Myślałem, żeby na początku tą rurę na środku dać, ale pomyślałem sobie później, że trochę nie będę miał widoku. Trochę to słabe. No właśnie. No co jest, kurde, że teraz nie mogę tego postawić. O. Dobra, walniemy sobie irokeza takiego na środku. O. Już. Montuj to. Chyba kule odporne, no spoko. Nie było, raczej się nie zepsułam. Chociaż czasami potrafią tu się rzeczy zepsuć, jak się je rozkłada. Nie wiem, od czego to jest zależne, ale tak jest. Dobra, słuchajcie, mamy nasz pojazd. Teoretycznie z tej strony. Jak coś można wrzucić do wiertła, nie wiem, coś można w ogóle wrzucić do wiertła? Wiem, jak zrobić próbę wiertłową. Wystarczy, że przyniosę sobie... O! Trochę kamienia. Kamień zawsze wszędzie jest dobry. No. Jak wrzucę sobie do wiertła kamień, widzicie? To teoretycznie powinienem móc go... O! O! To się przerzuciło mi w ogóle do kokpitu. Fajnie. Tu można. Czyli możemy wszędzie mieć. No i zarąbiście. I o to mi chodziło. O to mi, kurczę, chodziło, bo teraz jak sobie wsiądziemy... Hydrogen transfers, włącz, wyłącz. Ja potrzebuję tu wiertło. Włącz, wyłącz, wiertło. I to będzie jeden z moich tych. A co on? Aha, bo on tu... Dobra, na ile? Na 4 godziny nam starcza, widzicie? 4 godziny z... Na 3 godziny starcza nam paliwka na to, żeby się tutaj ruszyć tym. Spróbujemy... Wow, jakoś dziwnie... Powiem wam, że dziwnie jakoś kamerka tutaj mi działa. Dobra. Spróbujemy tu trochę pokuć. Podjedziemy sobie. Dwójeczka. Odpalamy wiertło. 19, 24 tony. Jest, zbiera. Na pewno zbiera. Nie wiem, ile maksymalnie możemy w tych zbiornikach pomieścić, bo nie ma tutaj... Przynajmniej ja nie znalazłem jakiegoś wskaźnika zajętości magazynowej. Nie wiem, czy jest możliwość. Jak ktoś wie, jak to zrobić... Fajnie, powinno być jakiś taki wskaźnik, że już jest pełny... Tak jak tutaj mamy wskaźnik, że mamy WQ full, to żeby był wskaźnik zajętości całego statku. Bo nie wiem, czy jest taka możliwość. Dobra, na razie wyłączę, bo chcę... Pauzę. Wyłączę, bo chcę sprawdzić, jak to wygląda właśnie w ekwipunku. Tu już jest na fulla. Średni kontener jest na fulla. Ten prawie dobija. I jeszcze wiertło. Czyli jeszcze teoretycznie chwilę powinno to podziałać. Tak do 40 ton. Myślę, że spoko. I to jest to, kurczę, bo teraz będziemy mogli więcej tak jakby przetopić. O, 43 tony, 44.
45 ton, 46, idzie dalej? Nie, nie wygląda jakby dalej. Dobra, więc to mamy już full, full, tu jest full, full i prawie full, czyli do 46, do 46 ton można go tutaj doładować. No nawet się nieźle trzyma. Powiem szczerze, że myślałem, że przegnę z tym środkiem ciężkości, ale... Ucha mój. Ale całkiem nieźle... Nieźle mu poszło. Gratulacje. Tylko, że nie mamy łącznika, a to oznacza, że niestety... Co on taki ciężki ten mój koleś jest? Dużo rzeczy przy sobie noszę. No właśnie. On jest taki... że niestety będę musiał kamień na przykład zabierać sobie tak. Ale to się zaraz zmieni, bo postaram się zrobić łącznik. Okej. Postaram się tutaj, wiecie, pierdyknąć łączniczek. Na razie widzę, że tu jest wszystko wyłączone. Dobra. Piec łukowy włącz. Niech se przerabia. No dużo mamy. Teraz naprawdę żeśmy dużo pozbierali. To zobaczcie, ile razy bym musiał biegać tam i kuć w tej jaskini, a tak żeśmy pozbierali tych ton naprawdę bardzo dużo. Teraz dopiero będziemy mieli wystarczająco surowca. No już się kończy tutaj powoli. Wystarczająco surowca będziemy mieli na to, żeby sobie porobić jakieś fajniejsze rzeczy. Zaraz, niech mi się to przerobi tu. O! Będę miał sporo żelaza. Ile? 500, pół tony żelaza mamy. Bardzo dobrze. Zbieraj to wszystko. Na razie piec łukowy wyłączę. Z racji tego, że tu potrzebujemy dużo energii. Ok. I teraz, tak, bym potrzebował zrobić jakiś łącznik. Łącznik to na pewno. Bo nie chce mi się tego przerzucać. O! To pierwsze co zrobimy, łącznik. Oprócz łącznika jeszcze będzie jeden łącznik tej stacji. Gdzieś to też powinno być. Łącznik, kolejny. Jak będziemy mieli dwa łączniki, to będziemy mogli podjeżdżać sobie i bezpośrednio to tak jakby wrzucać tu w system. Tylko potrzebujemy też zrobić co? Potrzebujemy zrobić transporter. I kilka rurek. No właśnie, transporter i kilka rurek. To jest na teraz zajęcie. Zaraz sobie najwyżej podskoczymy tam jeszcze i wydobędziemy kolejne. No, sporo urobku teraz jest potrzeba. Dobra, nie zgarnęliśmy, patrzcie, wszystko. Jeszcze tu coś ściemnia. Z kokpitu nie chciało zwiewać. Nie wiem, dziwne to jest. Ale 40... Wow, tu jeszcze! Ile tego mamy? Ja pierdzielę. Naprawdę konkret. Naprawdę to jest konkret. Tu 7 ton już przerzuciłem. A my jeszcze... Jeszcze mamy kolejne kilka ton. Bardzo. 9. Se przetopimy to. No i dobrze. Widzicie, nie trzeba będzie tak ganiać. Bardzo. I sobie to zaraz załączymy. Widzę, że chyba miejsca już nie mamy. Na ten... W piecu skończyło się miejsce. Teraz trzeba go odpalić, żeby on to przerobił. Bo nie mamy gdzie wrzucać. No właśnie. Dobra, poszło. 200, 300. Od razu to zabieramy, co tu się produkuje. Bardzo ładnie. Wyłącz. Bardzo ładnie, kurczę, 400 kilogramów żelaza. I już, pyk. Pyk, 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 pyk. To nie. A tu z stacji montażowej jeszcze jest coś. Tej prostej stacji montażowej. To ta na górze chyba. Ją trzeba będzie rozmontować, bo wydaje mi się, że jest bez sensu trzymać jakąś tą prostą stację montażową, jak mamy tą już taką bardziej zaawansowaną, nie? Bez sensu jest totalnie. Czy on już wszystko zrobił, czy coś zabrakło? Zabrakło. Dobra, ale...
Na razie sobie to podwędzimy trochę, bo nie wiem co potrzebujemy. Montujemy na razie to. Wiem, że to było na inne jakieś elementy, ale na razie się zajmiemy. No właśnie, zajmiemy się tym, żeby tu był już transporter, żebym nie musiał, kurde, tutaj przerzucać między jednym a drugim, bo to jest bez sensu. Potrzebuję tak naprawdę połączyć te dwa bloki ze sobą. Jakiś transporcik. Duża jest rura. Zakrzywiona duża rura. No. Co jest, kurde? Tak chyba to powinno być. O! Co? Elementy konstrukcji potrzebuję. No już, panie, elementy konstrukcji. Widzę, że potrzebuję dużą, zakrzywioną rurę jako dwie sztuki. Okej. Okay. Ile brakuje? Dużo! Tak zwane dużo brakuje. Tu mam 2 tony. No, no nie mogę nawet. Za dużo elementów, żebym się tam wcisnął. Do stacji montażowej. Oddam to. Oddam to do stacji. I zaraz pojedziemy sobie jeszcze wydobyć trochę. Tylko tutaj zrobię porządek. Zostaw. A my lecimy. Odpalaj sprzęt. 3 godziny. Dobra, spoko jest. Tu gdzieś, gdzie ja ostatnio rzeźbiłem. Chciałem sobie zaznaczyć to, gdzie rzeźbiłem. Tu czy tu, żebym rzeźbił? Nie ma różnicy. Jakiś pagórek złapie i go po prostu przeczeszemy trochę i już. O! Dobra, poszedł. Do 45 ton. Powolutku. Powolutku. 22 tony. Lecimy dalej. Nie chcę za bardzo dziur tutaj rzeźbić sobie blisko bazy. Później sobie jakąś zrobię kopalnię, w której będę wydobywał surowce. Na razie wiecie, na razie tak delikatnie, nie chcę tutaj za bardzo niszczyć. 30 ton. Jest dobrze, jest dobrze, jest 30 ton. Lecimy dalej. O, już nie ma. Nie ma tego dźwięku, co by oznaczało, że chyba przestał wydobywać. No, jedziesz, jedziesz. Słabiutko coś tu pobiera mi. Zrobimy... O! Zrobimy trochę z gleby bardziej. 43. 44. 45. Dobra, chyba mamy limit. Wracamy z powrotem. Pojazd miał 15 ton, ma 45, czyli 30 ton urobku tak naprawdę wieziemy. Wieziemy 30 ton urobku. Z chęcią bym to podłączył już, wiecie, pod... O, tu jeszcze jakieś rzeczy mi leżą. Tu jakieś rzeczy leżą, co ja tutaj zostawiłem. Bierzemy to. Z chęcią bym zrobił tak, żeby właśnie się to automatycznie przeładowywało, ale na razie, powiedzmy, że na razie nie mogę sobie pozwolić na to. Produkcja, dobra, może załączymy ten piec łukowy, niech tutaj już nam przerabia, a ja będę mu dostarczał kolejne partie, tak jakby. O! Jak sobie to ładnie połączymy ze sobą, to zaraz zrobimy łącznik i będzie wypas. Zaraz sobie to ogarniemy. Może już teraz mi starczyłoby nawet. Jak tam produkcja? A, no nie ma produkcji, bo przecież właśnie nie jest to połączone ze sobą i muszę ganiać jak głupi i przerzucać. Dobra. Jeszcze trochę. No niestety. Niestety tak to jest. Muszę to zautomatyzować, nie? Będzie... Myślę, że jeszcze w tym odcinku uda nam się podpiąć go pod łącznik. I dzięki temu będziemy mogli sobie od razu to tu wrzucać do bębna. Bez konieczności... O! Mamy wszystko, fajnie. Mamy wszystko, idę na drugą stronę, bo tu
co nam zbrakło, nam coś na rurkę, tak? Elementy konstrukcji jakieś tam. To weźmiemy sobie wszystkiego po trochu. O. Bo na pewno coś tutaj jest potrzebne. I mamy pierwszą rurę. Bardzo ładnie. Jeszcze teraz drugiej potrzebujemy, taką samą. I już nie będę musiał sztabek przerzucać. Tylko sztabki będą wspaniałe. Co jest? Elementy konstrukcji potrzebne. Dobra. Daj mi elementy konstrukcji. Wszystkiego po kolei. Metalowa coś tam. Okej. Okay. Silniki 6 sztuk. Dobra, dawaj 10. I zobaczcie. I teraz praktycznie jak będzie potrzeba, o. Tu na przykład sobie zabieram. Jak będzie potrzeba, to już tu od razu wrzucam i stąd będzie przerzucany do tego. Można bezpośrednio, to samo nawet sobie będzie pobierać, bo teraz to się jakoś tak nie chce stakować, ale ogólnie samo będzie się pobierać do stacji montażowej. I już nie muszę tutaj się za bardzo tym bawić. Fajnie, dobra. Teraz jeszcze łącznik by się przydał. Łącznik sobie tu zamontujemy. Łącznik jest. Myślę, że taki prosty... Wow, ale się coś przycięło mi tu. Teraz to ja się tu nie dostanę, ale przez to jeszcze mogę. Jeszcze nie mamy pospawane i powinienem... A nie, przez transporter nie da rady. Zapomniałem, że transporter jest jakiś dziwny. Czekajcie chwilkę. Okej, ludzie, jestem, sorry wielkie. Chcieli mi lodówkę turystyczną sprzedać. Jak zawsze, kurde, coś. Co mi tu brakuje? Stalowych płytek. Wow. Dużo mi potrzeba. Kamień, nożyce, papier, taka gra, nie? Co tam się stało? Się uderzył chyba chłopak w palucha u nogi. Bo jakoś tak dziwny. O, dziwny odgłos. Chyba faktycznie jak się tak człowiek rozpędzi, to... to się tak dzieje. Łącznik, właśnie, może po prostu potrzebuję tu zaznaczyć. Bo nie wiem czy... No właśnie, no nie wiem, czy mam wystarczająco rzeczy na ten łącznik, czy nie. Chyba wydaje mi się, że tam zaznaczałem, że chcę łącznik zbudować. Ale coś w międzyczasie chyba pobudowałem więcej i... Aha, zbrakło dwóch elementów konstrukcji, spoko. Tyle to sobie może braknąć. Nie ma problemu, dwa... Nie tu... No teraz sobie narobiłem problemu, bo muszę tu podłazić. Elementy konstrukcji, dwa... Aż wstyd, że zabrakło dwóch elementów konstrukcji. Fajnie, że to teraz wszystko połączone jest ze sobą. Wszystko jest ładnie ze sobą połączone. Teraz pokażę wam jak to wygląda. Mamy kamienia 90 i 9 ton jeszcze kamienia gdzieś tam nam się uchowało, nie? I teraz możemy sobie odpalić naszą brykę. Jeszcze przejechać się. Wow, ona taka całkiem konkretna jest. No mówiłem, że w tym odcinku jeszcze uda nam się. Nie uda nam się. Nie uda nam się, a po co podłączę, jak tu nie zrobiłem łącznika. Ale już spokojnie, już powiedziałem, że w tym odcinku będzie, to w tym odcinku będzie. Nie ma przebacz. Tu chyba mogę, o, teraz tu mogę. Potrzebuję łącznik, ten mały taki łącznik. Gdzie jest mały łącznik? Widzicie gdzieś go? Jest, niech buduje. Co nam zbraknie? Oczywiście zbraknie nam, wiecie czego. Żelaza, nie? 90. Nie to. Stąd sobie pobierzemy troszeczkę tego żelaza. Nawet tu teraz można wrzucić. Zobaczcie, że włącznik wrzucam i od razu mi zaś się tam, gdzie do tego, do pieca łukowego od razu to wpadnie. Nie ma problemu. Wszystko jest fajnie ze sobą teraz połączone. Okej. Okay. No już to się niby zrobiło. Nie wiem czy to potrzebuje. Co to jest? Składniki medyczne. A do czego te składniki medyczne? Niezłe. Siódemeczka. I już. Mamy łącznik. Budujemy łącznik. Będzie w tym odcinku. Słuchajcie, dzięki wielkie za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Bawimy się dalej w Space Engineersie. Rozwijamy bazę. No może w następnym odcinku uda nam się zrobić takie pierwsze pomieszczenie, w którym będziemy mogli wejść, poddychać świeżym powietrzem bez
kostiumu, jakąś tam tą medyczną stację sobie postawimy. No zobaczymy, jak to nam się uda. A teraz patrzcie, co się dzieje. Teraz podziwiajcie kunszt inżynieryjny. Podjeżdżamy. Trochę to nie... No. Się, co za... Za nisko. Za nisko, proszę pana. Ha! Dobra, musimy zrobić mały myk. O, no to... Nie, no fajnie. Zrobimy mały myk. Nie ma problemu. Nic mnie tutaj nie... Nic mnie tutaj nie... Powiem szczerze, nie jest w stanie zepsuć roboty. Myślę, że zrobimy to na zasadzie takiej, że tu jest pyk, a tu, aha, połóweczkę. No bo połóweczkę możemy zrobić. Dobra, to zrobimy połóweczkę. Tylko to jest połóweczka? Nie, to jest gdzieś tu był taki. O, pyk. Zrobimy sobie. Może podjazd. O, podjazd zrobimy. Czekaj, jak się robiło podjazd? Rampę. Rampa. Gdzieś tu. Małe bloki, duże bloki. Bloki produkcji. Duże bloki. Rampa. Na pewno jest coś takiego. Lekki skos pancerza. Było gdzieś tutaj takie coś. No właśnie. Nie za bardzo. Tu jest rampa, ale to wewnętrzną ścianę trzeba pobudować. No serio, kurde. Dobra. Zobaczymy, czy jestem w stanie pobudować wewnętrzną ścianę, bo muszę odblokować po prostu sobie to i tyle. Produkcja. Wewnętrzne drzwi. Wewnętrzna ściana. Gdzie jesteś? Wewnętrzna ściana. Widzicie, nigdy nie jest tak prosto, jakby człowiek chciał. No mógłbym tam pobawić się zawieszeniem jeszcze tego sprzętu. Wewnętrzna ściana. Co nam zbrakło? Oczywiście musiało zbraknąć nam, wiecie czego. Zbrakło żelaza, żeby zrobić jakieś fajne rzeczy. I znów muszę z tym ganiać. Ale mam nadzieję, że teraz już pójdzie. No, ruszaj. Co, zbrakło? No nie. A myśmy tylko to pobudowali. Jest. O, odblokowałem nową wiedzę. Zwijam wewnętrzną ścianę, bo na kieł grzyba mi ta wewnętrzna ściana tu. A dzięki temu, że mamy nową wiedzę, to prawdopodobnie nam się tu pojawi rampa. I pytacie się, na kiego grzyba ci ta rampa, człowieku? Ano. Dlatego. No, dlatego, że będę mógł ją tu zrobić. Co będzie dość dziwne. Pod szóstką jest, tak? Co tu się stało? Nie to. Chciałem duży blok. O. Tu. Rampa. Zrobimy na razie to tak trochę po chamsku, można by tak powiedzieć, dlatego że trzeba czasami trochę improwizować, ale teoretycznie powinno pomóc to w tym, że będę w stanie podnieść ten kuper do góry i przez co połączyć się z tym łącznikiem. Mam nadzieję. No. O, widzicie, jest. Ale muszę... I teraz P można połączyć. A jak się połączy, to z ekwipunku on mi już teraz powinien pobrać ten cały kamień i przetapiać go. 2-1. A, nie pobi... Dobra, teraz będzie, widzicie? Już, zabiera wszystko, bo tam jeszcze kobalt się wcisnął. No i dobra, słuchajcie, dzięki wielkie za uwagę. Subskrypcja, like, komentarz, bardzo mile widziany. Trochę się nam tutaj pogimnastykowało. Patrzę, jak dużo muszę podnieść ten teren. To wystarczyłoby chyba, żebym po prostu... żebym tu podniósł o połowę. Pół blok wystarczyłby chyba, żeby to załapało. Tak mi się wydaje. Ale zobaczymy. Będę się nad tym zastanawiał w następnym odcinku, a na razie trzymajcie się. Hej, piona.